dzisiaj przyjdę do Was z otwarciem paczki z Japonii oraz z otwarciem paczki, właśnie już ją otwarłam, z taką przesyłką, którą udało mi się wygrać w rozdaniu na Instagramie. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co tu się znajduje, to zapraszam do oglądania. Ok, kochani, na sam początek pokażę Wam, co się znajduje w tej paczce z Japonii. I już Wam pokazuję. Mam tutaj lizaki. Już takie lizaki Wam kiedyś pokazywałam, więc nie będę ich otwierać. To są chyba takie same. Tylko jedynie, co mnie tu zaciekawiło, że jest tu narysowane coś, że te lizaczki wkładamy do pudełeczek, takie jak glody się robi, nalewamy 15-20 ml wody i zamrażamy, i wtedy mamy jakieś takie pyszne lody. Także spróbuję to chyba zrobić, zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Następnie mam tu przepiękną pocztówkę świąteczną. Zobaczcie, dla mnie jest rewelacyjna, z taką wiewióreczką w choince ze śniegiem. Już Wam pokazuję następną rzecz, jaka się tu znalazła. I jest to taka jakby kosmetyczka w takie przepiękne słoneczniki. I powiem Wam, w ogóle zobacz, jaki malutki ma zameczek. Muszę jakiś bryloczek sobie dać. Powiem Wam, że ona jest taka... O, tu pisze, że jakieś muzeum artystyczne. Powiem Wam, że ona jest taka piankowa, że fajnie się nada na przykład do przechowywania tableta, więc jak najbardziej fajna sprawa. Więc będzie on wtedy bezpieczny, bo jest to taka faktura całkowicie piankowa. Następnie mam tutaj takie piękne opakowanie, takie pudełeczko ładne. Już Wam pokazuję, co się w nim znajduje. I mamy tutaj taką ramkę właściwie... Teraz Wam pokażę i to wydaje mi się, że zrobiła Fumiko, żona Kevina. I tak się prezentuje ta ramka. Ona jest takie muszelki, zaraz Wam pokażę. Można sobie ją powiesić, tylko strasznie mnie zastanawia, po co jest ta probówka. Zobaczcie. Nie wiem, czy tutaj można kolorowy piasek nasypać, czy to faktycznie coś ma znaczyć. Bo ogólnie fajnie by było to do zdjęcia, nie? Żeby sobie to zdjęcie włożyć. Ale jak zobaczyłam, że tu jest kurczęta probówka, to nie bardzo wiem, o co chodzi. Muszę się dopytać i zapytać, o co chodzi. A może będzie informacja o tym w liście od Kevina, więc zobaczymy. I następną rzeczą, jaka tu się znalazła, jest piękny talerz taki w motylki. Bardzo mi się podoba, jest cały biały, także spoko, bardzo ciężki w ogóle. I ostatnia rzecz, jaka w tej paczce się znalazła, są to takie... ciasteczka, także super i właściwie to zaraz chyba je spróbujemy, ale wydaje mi się, że są herbatniki, ale zaraz spróbujemy i Wam powiem. Ok, kochani, otwieram tą paczkę, w środku są takie małe 3 albo 4 opakowania, także tutaj mamy też jakieś dialogi między jakimiś tam ludźmi, znajomymi, nie wiem, nie znam się na ich znakach, ale postaram się już otworzyć tą paczkę i zobaczymy, jakie są te ciasteczka. I jak widzę, wyglądają jak nasze zwykłe herbatniki. Zobaczcie, w środku ich jest 5, więc fajnie takie do pracy, czy coś można zabrać. Próbuję. Powiem Wam, że smakują identycznie jak nasze herbatniki. I nawet nie czuć tego, że tu są narysowane migdały. Nie wiem. Może tak minimalnie, ale kompletnie tego nie czuję. Dobra, ja lubię ogólnie herbatiki, ale myślałam, że będą po prostu bardziej orzechowe, coś takiego. No ale przechodzimy do drugiej paczki. Kolejną paczkę, jaką dostałam, to jest przesyłka, którą wygrałam od zaczytanej mamy 40. Jest to jej nick na Instagramie, możecie sobie zajrzeć i poczytać, co tam fajnego. Ona też recenzuje książki. I wygrałam u niej książkę Troje na huśtawce Nataszy Sopy. Tak się prezentuje. Ja jeszcze jej nie czytałam, więc jestem bardzo ciekawa. Myślę, że za jakiś czas pojawi się tutaj recenzja tej książki. Dodatkowo otrzymałam od niej taką zakładkę o innej tematyce, o innych książkach, więc jak najbardziej. Dodatkowo znalazła się tutaj taka klamerka z pięknym króliczkiem, zajączkiem. Ja w ogóle takie klamerki używam często w kuchni, gdy jakieś otwieram przyprawy, czy też jakieś panierki, to po prostu sobie to
klipsikiem takim zamykam. Następnie były też takie różowe, czerwone i bordowe, dwie świeczuszki. Ta bardzo pięknie pachnie, bo owoce leśne. Mam tutaj też coś słodkiego, czyli żelki, te takie robaki, uwielbiam je. To są moje ulubione z tych takich całych dużych paczek. Oraz herbatka na zimno z herbapolu, mango i mięta. Już ją piłam, jest bardzo dobre, ale zdecydowanie wolę ją na ciepło niż na zimno. Jest tutaj też taki drewniany bałwanek w jakiejś takiej przyczepce, jakby z pociągu, także spoko. Dodatkowo znalazł się tutaj też długopis, takie trójkąciki, także spoko, już nawet nie patrzyłam. I mam tutaj też takie karteczki samoprzylepne z chrabąszczem, tak się prezentuje. Bardzo fajnie, bo ostatnio jak czytam książki, bardzo dużo wyłapuję cytatów, więc będzie gdzie zapisywać, żeby mi nie umknęły. I ostatnia rzecz, jaka się znalazła w tej paczce, przesyłce, jest to taki notes. Takie piękne lamy, ale jak zobaczycie, one mają tutaj brokat i tutaj jest woda w tym. Jak widzicie, nie wiem, czy to chyba widać, czy nie, to jest woda i to fajnie tak te brokaciki latają. Bardzo mi się ten efekt podoba. A zeszyt jest w ogóle w kratkę, taki żółty papier, więc jak najbardziej taki zeszyt mi się mega podoba. Lubię takie gadżety. I to była ostatnia rzecz z tej paczuszki. Także bardzo fajna niespodzianka, bo ogólnie do wygrania była tylko książka, więc jak najbardziej się cieszę, że mogłam wygrać. I mam nadzieję, że ta książka okaże się fajna. Dajcie znać, czy czytaliście tą książkę? Co wam się najbardziej spodobało z tej paczki z Japonii? Oraz co teraz czytacie, kochani? Bo mam nadzieję, że coś czytacie. Coraz częściej mi piszecie, co mnie bardzo, to bardzo cieszy na Instagramie czy tam na Facebooku, że zachęciłam kogoś do sięgnięcia po książki i robi to regularnie. Więc bardzo mnie to cieszy, kochani, że moje filmy, moje recenzje was zachęcają i po prostu sięgacie po te książki, bo to jest naprawdę miłe. Nawet jeżeli przeczytacie 2-3 w ciągu roku, to mnie to będzie bardzo, to bardzo cieszyć. Także życzę wam, kochani, miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!